Czy jest kobiety, czy są? To to straszne łóżka. To na tym łóżku byłem, a obok dusili tego Niemca, o którym mówiłem. Pierwszy raz idę, nie dokończyłem. I ten kapo, który tak nazywał się Willy Besz. Ja u niego później byłem w komandzie, a on miał dobry kontakt z tym lekarzem, który mnie tam robił ze mnie fachowca. I zawsze do mnie Marian nix arbeitet im kuchen wojska SS. Marian nic nie rób, tylko oglądaj się, że wiecie, gdzie jest SS. Już ty byłeś na Brzezińcenie. Popatrz, tak wyglądały baraki na Brzezińce. Będziemy. To są te baraki na Brzezińce, a to są te koje, na których spadli. To tak 10-11 osób spało. To były piętrowe. Pierwsze piętro, drugie i na dole. Właśnie tak. To na tych kojach, tak. Tak, nie było, tylko trzeba było by na komendę się każde nowarza. To jest właśnie ta macierpaca. No a tak wyglądał barak, drewniany barak. A tu toalety, tak wyglądali na Brzezińce te toalety. To wody nie było w ogóle. Tych baraków, drewniane baraki, tak, właśnie takie były. Banek dopiero postawili, ale tam nie było, przecież nie było ani takiej miski, tylko były te czerwone takie miski. Takie i trzeba było przy sobie, gdzie było tak, teraz jest urządzone, stół i na stole. A kto położył miskę? Nikt nie położył. Taki cały, o, mundur, uniform, pasiak. Tu właśnie z tego okna, jak Hesa mieszali tutaj, bo to jest ta szubienica, to Hesa powiedzieli. To ja z tego trzeciego okna patrzyłam. Mój syn miał... A gdzie go wieszali tego? Tu? A tu. Tego Hesa, komendanta, tak, tu. Tak, i tu była trumna, ale nie puszczali ludzi, bo to jeden dzień to się ludzie rzucili, Boże, wszędzie lecieli. Dopiero na drugi dzień nie wolno nikomu było, tylko ci, co mieszkali. No i tu właśnie. On przed tymi schodkami to się tak załamał. To go odprowadził kat. Kat? Tak. I pętla była za wysoko, bo to podstawił ten stołek, wiesz, taki ten... No trzeba było kopnąć, to poleciało. Tak, spadł. I później właśnie, to właśnie widziałam, jakby wtedy wieszali. No to z okna żeśmy patrzyli, jak go wieszali, tego Hesa. No i do trumny wzięli i nikt nie wie gdzie i co wywieźli. I do dziś nie nic. Zakopali gdzieś w jakimś lesie albo gdzieś. I także jak był tam ten SS rewir, to teraz biura są, jak był ten, tam był to Instytut Higieny, to na te badania brali więźniowie, niektórzy dostarczali powycinane mięso z ludzi, więc a tam inni pracowali, nie wiedzieli i ten SS-man kazał im to wziąć, bo to się ucieszyli, bo mięso. Jak zaczęli gotować i jeść, dopiero się kapli, że to
ludzkie ciało. Byłeś płasno, a ty byłeś chciałem informować. Są praktycznie oni wolta, kremowano, duże, potrę, korpi, ala wolta. Circa questi corpi si bruciavano in 20, 40 minuti, si bruciavano tutti e due o tutti e due, non serviva. Ma tu, è il fumo o no? Le similiere, no? Tutaj na początku, jak powstał obóz, to tu się zdążyło palić tam non-stop. A potem to już było masowo, to przenieśli piece, te zostały już jako pamiątka, a tam palili już w Birkenau, czyli w Rajsku, czy Brzezinka, jak mówisz. Z pociągu to cyklon B do łaźni, ludzie szli niby do łaźni, a okazało się, że nie do łaźni, tylko do gazu i do pieca. Były specjalne komanda. Na początku to za mnie chowali na Brzezińce. Kto tam umarł? Tak. I tam takie bagniste tereny. I tak, że na wiosnę zaczęło to fermentować, no bo to nie wykopał tego. I zaczęło, to ręka to i dopiero to krematorium zbudowali tu. Ale później było to masowe mordowanie, przywozili te transporty i już to cały transport spalali w ciągu 24 godzin. I każdy szedł do łaźni, niby do łaźni, dawali ręcznik, dawali mydło i do łaźni, a gaz rzucali właśnie na Brzezińce, wrzucali. Te dwie, bo to były takie uszczelnione. No tak, to się... I dotknęły cyklon B. No, ale tutaj więźniowie, cały plan tej budowy, to wszystko zakopali i później po wojnie wiedzieli, gdzie to schowane, to wszystko odkopane i plan, i to według tych planów i to wszystko odbudowali.